Mr. Gardem Gekem Grudziądz wygraną w derbowym pojedynku z Getwell Toru niż to niebiescy pokonali swoich rywali 49-41, choć po pierwszych dwóch gonitwach przegrywali 2-10. Bardzo mocno się później zmieniły warunki torowe i nie ma co się dziwić, że gospodarze tutaj zaczęli później wyciągać lepsze wnioski. Pogoda się bardzo też mocno zmieniła, w związku z tym tor się zaczął bardziej przesuszać i szybciej wyciągali wnioski. No wiadomo, jadą u siebie. Natomiast ja przede wszystkim chcę podziękować mojej drużynie, dlatego że my się tego meczu nie mamy co wstydzić, absolutnie. Torunianie do Grudziądza przyjechali osłabieni brakiem Jasona Doyle'a, ponadto zaraz na początku zawodów do szpitala ze złamaniem nogi trafił Rune Holta. Zdobywanie punktów spadło więc na barki innych zawodników. Tutaj z niezłej strony pokazał się m.in. Paweł Przedpełski. My dawaliśmy z siebie naprawdę więcej niż wszystko i w każdym biegu każdy z nas chciał przywozić punkty, bo każdy punkt był tutaj na wagę złota po tych dwóch pierwszych biegach, więc no, nigdy nie jest tutaj w Grudziądzu łatwo. Grudziądzanie ostatecznie wygrali, głównie dzięki dobrej postawie Artioma Łaguty i Antonio Lindbecka. Swoje punkty dorzucili również Przemysław Pawlicki oraz Krzysztof Buczkowski. W szeregach GKM-u ponownie zabrakło dobrej jazdy piątego zawodnika. Mamy problem cały czas, bo albo pojedzie Kai, to pojedzie słabo, jak pojedzie od pierwszego biegu, jak pojedzie Krystian, to też pojedzie słabo od pierwszego biegu. No i to tak jest. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tych zawodników, to jest koło fortuny trzeba mieć szczęście, żeby trafić akurat, żeby ktoś pojechał od pierwszego biegu i żeby było wszystko ok. Pomyliłem trochę z przeważeniem i na pierwszym biegu, bo naprawdę mi ciężko jechałeś, ale później już jak pozmieniali przeważenie i cały czas jechałem coraz lepiej, chociaż zawsze chcę jeszcze lepiej jeździć. Grudziądzanie tym meczem po 5 latach pracy żegnali prezesa Arkadiusza Tuszkowskiego. Wiele się zmieniło również, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa miasta, kibiców tego, że tutaj przychodzą i tak licznie odwiedzają ten stadion, bo wtedy Rada Miasta, prezydent widzi to, że jest dla kogo ten stadion modernizować. Jak zaznacza sam działacz, od Żużla nie odchodzi, wręcz przeciwnie, dalej deklaruje swoje wsparcie dla klubu. Żużel jest w moim sercu, więc to jest dla mnie bardzo ważny sport i na pewno będę cały czas pomagał i cały czas wspierał, jeżeli tylko oczywiście zarząd, rada nadzorcza będzie tego chciała. Klub poinformował dzisiaj na swojej stronie, że nowym włodarzem zostanie Marcin Murawski. Prezes Tuszkowski dla swojego następcy ma już nawet pierwsze porady. Pierwsza taka rada od starego prezesa do nowego prezesa. No przede wszystkim być konsekwentnym w swoich działaniach, pilnować budżetu, szanować kibiców i sponsorów, i rozmawiać oczywiście z miastem, więc tutaj to przede wszystkim. GKM po niedzielnej wygranej awansował na 6. miejsce w tabeli PG Ekstraligi.